Dzieciak groził mi nożem, a następnie poskarżył się mamie, gdy nie mógł mnie zranić. Ta sytuacja miała miejsce około 9-10 lat temu, kiedy byłem w wieku 7 lub 8 lat. Wraz z wieloma moimi przyjaciółmi zostaliśmy wtedy harcerzami. W tym czasie cieszyłem się dość dużą popularnością i nie miałem problemu z nawiązywaniem nowych znajomości. Wszyscy się lubiliśmy i byliśmy dla siebie bardzo bliscy, z wyjątkiem jednej osoby. Będąc całkowicie szczerym, rozkapryszony dzieciak był strasznym debilem. Cały czas wrzeszczał, chciał się bić, a także doprowadzał innych do płaczu. Co więcej, zawsze musiał dostać wszystko, co chciał. Początkowo myślałem, że ma po prostu problemy, więc próbowałem się z nim zakolegować. Jednak, gdy trafiliśmy do tego samego liceum, zdałem sobie sprawę, że był on po prostu przygłupem. Tak jak powiedziałem, chłopak był niesamowicie durny i ciągle wszczynał bójki. Więc każdy, łącznie ze mną, miał go dość. Nie pamiętam, co dokładnie zrobił, gdy pierwszy raz się na niego rzuciłem, ale prawdopodobnie zasłużył sobie tym, nękając dziewczyny lub uderzając innych chłopaków. W tamtej sytuacji nie wyjął noża, ale za to przestał krzyczeć i robić to, czym mnie zdenerwował. Przez resztę dnia siedział w kącie naszego domku i posyłał mi groźne spojrzenie. Tydzień później dostaliśmy dosyć wyczerpujące zadanie, które wymagało naszej sporej uwagi. Dlatego każdy w skupieniu siedział i wykonywał polecenie. Oczywiście wszyscy, oprócz rozkapryszanego Bachora. Wolał on biegać po całym pomieszczeniu i przeszkadzać innym. Nasza opiekunka niejednokrotnie próbowała go uspokoić. Lecz to go jeszcze bardziej nakręcało. W pewnym momencie odkrył drzwi do mniejszej chatki, która znajdowała się obok głównej. Wtedy sytuacja stała się mocno popieprzona. Siedziałem tuż obok wejścia, więc dokładnie słyszałem, co tam robił. Ojejku, wyszeptał. Joel, chodź tu szybko. Zawołał mnie. Od razu sobie pomyślałem, co on tam do cholery robi ale z drugiej strony stałem się zainteresowany. Chłopak nie przestawał gadać, dlatego ciekawość zwyciężyła i udałem się do środka. Jestem, o co chodzi? Zapytałem. Znalazłem coś, co chciałbym ci pokazać. Odpowiedział. Chwilę mi zajęło, aby go znaleźć, lecz ostatecznie odkryłem, że znajdował się na samym końcu domku. Początkowo myślałem, że chcę przeprosić za bycie fiotem dla wszystkich dookoła, więc byłem całkiem podekscytowany. Myślałem, że będzie to świetna historia, którą mógłbym się przechwalać reszcie znajomych. Tak go wystraszyłem, że aż mnie przeprosił. Już sobie wyobrażałem, jak to mówię. Faktycznie doczekałem się czegoś niespodziewanego, jednak nie było to coś, na co liczyłem. Co takiego, stary? Podeszłem jeszcze bliżej. Był zwrócony do mnie plecami, więc nie widziałem, co ukrywał. Poprosiłem go, aby się odwrócił i tak też uczynił. Widzisz to, Joel? wyszeptał. Nie miałem pojęcia, co trzymał w dłoni, lecz moim oczom ukazał się przerażający uśmiech na jego twarzy. Niestety nie. Czy możesz podejść bliżej? poprosiłem. Jasne, odparł entuzjastycznie. Dopiero wtedy ujrzałem, jak ściskał tępy nóż z czerwoną rękojeścią. Teraz widzisz wyraźnie. Upewnił się, dalej szczerząc zęby. Na ten widok zareagowałem słowami pokroju: O cholera! Lub: Co jest kurwa? Natomiast on zaniósł się histerycznym śmiechem. Momentalnie pobiegłem do głównej chatki i podczas ucieczki potknąłem się, co przyciągnęło uwagę naszej opiekunki. Wtedy zauważyła, że rozkapryszony dzieciak zniknął, podczas gdy ja panikowałem, leżąc na podłodze. Joel, co się stało? Gdzie on jest? Zapytała przyjęta. Ten palant ma Wrzasnąłem przerażony. Jak to? Próbował mnie dźgnąć. Kobiecie chwilę zajęło, aby zrozumieć, co się stało. Ale gdy tylko dotarła do niej powaga sytuacji, wściekła się i popędziła do drugiego pomieszczenia. Wszyscy zgromadzili się wokół mnie, aby dowiedzieć się, co się stało. Ale zanim im zdążyłem odpowiedzieć, usłyszałem krzyk opiekunki. – Co ci strzeliło do głowy, żeby komuś grozić nożem? – wypaliła. – Nie groziłem mu, chciałem mu go po prostu pokazać. – zaczął się bronić. – Jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby go wziąć bez niczyjego nadzoru? – Mogłeś zranić nie tylko siebie, ale także Joela. – Przysięgam, ja tylko… Jego tłumaczenia od razu zostały przerwane. – Wynocha stąd. – Idź na dwór i czeka, aż przyjdzie po ciebie mama. Zarządziła. Chwilę później wróciła do nas i poprosiła drugą opiekunkę, aby się nami zajęła, a ona w tym czasie poszła z małym szatanem czekać na rodziców. Po tym incydencie podsłuchałem, jak kobieta mówiła innym, że jego matka dostała prawdziwego szału. Podobno próbował wcisnąć im kit, że tak naprawdę to ja byłem agresorem i cholernym sukicynem. Początkowo, razem ze znajomymi, śmialiśmy się z tego. Ale gdybym wiedział, że tydzień później jego rodzicielka do mnie przyjdzie, nie byłbym taki radosny. Tego dnia razem z przyjaciółmi spędzaliśmy czas na moście. Wygupialiśmy się oraz bawiliśmy się w berka. Gdy nagle pojawiła się rozkapryszona mamuśka i zapytała: Który z was to Joel? To ja, proszę pani, odparłem. To ty zaatakowałeś mojego synka? Wykrzyczała. Jak to? Nie bardzo wiedziałem co się dzieje. Chwilę później ujrzałem rozpuszczonego bachora, który siedział na tylnym siedzeniu i przewracał oczami. O, to pani jest jego mamą. Pani syn próbował zranić mnie nożem, powiedziałem. Nigdy by tego nie zrobił. Po tej wypowiedzi zaczęła wymieniać jego rzekome zalety, które nijak miały się do rzeczywistości. Jest prawdziwym gentlemanem. Tak naprawdę napastował inne dziewczynki. Świetnie radzi sobie w szkole. Nie potrafił skupić się na nauce nawet na sekundę, a do tego miał same pały. Ma więcej przyjaciół niż we wszyscy razem wzięci. Jakimś cudem był wyrzutkiem na naszym obozie. Szczerze mówiąc, szybko znudziła mnie ta dyskusja, więc po prostu wróciłem do zabawy ze znajomymi. Niektórzy wciąż na nią krzyczeli, natomiast inne dzieciaki po prostu ją ignorowały. Pamiętam, że jedna z moich przyjaciółek, którą znałem od przedszkola, dowaliła jej porządnym tekstem. Nie umiem sobie przypomnieć, co dokładniej powiedziała, ale reakcja kobiety była następująca. Zamknij się, mała słucho! Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy! To nie powstrzymało jej przed dalszymi komentarzami, a wręcz przeciwnie, tylko ją jeszcze bardziej nakręciło. Nie byłem tym faktem zaskoczony, ponieważ miała to po swojej mamie. Gdy jeden z opiekunów usłyszał kłótnie i podszedł do nas, aby sprawdzić, co się dzieje, kobieta szybko wsiadła do samochodu i odjechała. Wytłumaczyliśmy mężczyźnie całą sytuację, a on zgłosił to wychowawczyni. Wpadła ona w prawdziwy szał i zakazała rozkapryszonemu dzieciakowi uczestniczenia w spotkaniach aż do 2016 roku. Moja kariera harcerza została przerwana w 2011 roku, więc długo miałem od niego spokój. Ostatecznie wróciłem jednak do grupy i od tego momentu zawsze muszę się z nim użerać. Rozkapryszona mamuśka zapoznała się z sąsiedztwem w Queens. Przydarzyła mi się dzisiaj całkiem śmieszna historia. Posiadam pewną posiadłość w Queens w Nowym Jorku i dostałem wiadomość, że zaczął w niej przeciekać boiler. Na szczęście znam się na tym, więc razem z dwoma kolegami pojechaliśmy to załatwić. W momencie gdy oni zajmowali się naprawą, wyszedłem na chwilę na dwór, aby wykonać telefon. Zobaczyłem, że po drugiej stronie na swoim ganku siedział dwudziestoletni chłopak i palił jointa. Znałem go całkiem dobrze. Był to nieco nieśmiały, lecz dobry dzieciak, który zawsze chętnie służył pomocą innym sąsiadom. Nagle obok jego domu przeszła jakaś grażyna ze swoimi dziećmi, która zaczęła na niego wrzeszczeć. Co ty tam wyprawiasz? To odrażające i powinieneś się wstydzić. Proszę lepiej zająć się sobą. Odpowiedział spokojnym tonem. Moje dzieciaki chciały się tutaj pobawić, a przez ciebie zamienią się w narkomanów. Wzywam policję! Krzyknęła histerycznym głosem. Wyciągnęła z torebki telefon, aby zadzwonić po glinę. Więc zdecydowałem się przejść na drugą stronę i jakoś temu zapobiec. Co prawda, zioło jest tutaj praktycznie legalne, więc groziłoby mu co najwyżej 50 dolarów mandatu. Hej, co ty sobie do cholery wyobrażasz? Jarasz blanta i nawet nie podzielisz się z tą miłą panią? Ty samolubny kutasie! Wypaliłem. Bardzo panią przepraszam. Proszę wziąć mojego. Sięgnąłem do kieszeni po połowę skręta, którego zostawiłem na później. Te pieprzone dzieciaki nie mają obecnie za całunku do starszych. Gdzie ciebie do reszty pojebało? Co jest z tobą nie tak? Widziałem, jak jej twarz przybiera czerwony odcień ze złości. Do akcji postanowił dołączyć sąsiad, który przez cały czas się nam przeglądał i zwijał się ze śmiechu. Hej Spartan, czego się tak wydzieracie? Dzieciak palił zioło i nie zamierzał poczęstować tej pani, która chciała od niego bucha. Wyjaśniłem z ironicznym uśmiechem. Młody, ciebie chyba popieprzyło. Zaraz powiem to twojej mamie, gdy tylko wróci do domu. Najmocniej panią przepraszam. Proszę chwileczkę zaczekać. Zaraz przyniosę moje bongo. W tej okolicy nie tolerujemy takiego zachowania. Mężczyzna ledwo wyrabiał z rozbawienia. Serio myślicie, że to zabawne? Wszyscy jesteście obrzydliwi. Dzwonię na policję! Kobieta wyglądała, jakby miała eksplodować z wściekłości. Po tej wypowiedzi postanowiła jednak oddalić się do swojej krainy, abyśmy nigdy więcej mam taką nadzieję jej nie zobaczyli. Gdy tylko się odwróciła, całą trójką prawie popłakaliśmy się ze śmiechu.